Hej Wam, witam wszystkich. Czy mnie słychać? Tutaj proszę o odpowiedź na czacie. Słychać, ok, dobrze. Zaczynamy punktualnie, a już jest 17, więc startujemy. Cieszy mnie bardzo, że jest duże zainteresowanie tym spotkaniem. Zobaczymy, ile będzie w efekcie osób, ale już jest sporo. Cieszy mnie to bardzo. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z internetem i że będziemy mogli zrobić to spotkanie bez problemów. Jest czat dostępny dla Was. Ja z tego czatu nie będę korzystał. To takie informacje organizacyjne na wstępie, zanim dołączą pozostali. Ja z tego czatu nie będę korzystał w trakcie, żeby się nie rozpraszać, więc... Ale możecie pisać, zadawać pytania, ewentualnie jakieś komentarze. Tak pomyślałem, że później ewentualnie, następnego dnia będę wyławiał jakieś pytania i odpowiadał na nie na grupie facebookowej, jeśli będą ważne i interesujące. Może na koniec spotkania również zrobimy taki krótki moment na to, żebyście zadawali jakieś pytanie, jeżeli coś was zainteresowało i chcielibyście coś dopytać, więc wtedy może otworzę czat i popatrzę, co tam piszecie. Natomiast w trakcie raczej spróbuję się skupić na ciągłości myśli i na tym, żeby sensownie do Was powiedzieć. Nasze seminarium praktycznej filozofii permakultury, zatytułowane Nasze miejsce na Ziemi,
No, jest pomyślane jako zachęta do permakultury, jako zachęta do działania. Stąd mówię o filozofii i dzisiaj chciałem powiedzieć o takim szerszym kontekście o pewnych ideach i pobudkach, które mogą nas zachęcić do działania, bo to jest bardzo istotne, żeby mieć, bo nawet jeżeli wiemy, czasem wiemy, co robić, ale czasem może brakować nam trochę jakiegoś takiego motywu, żeby jednak zadziałać, zwłaszcza w tych czasach kompletnego chaosu informacyjnego i tego, co się dzieje, niepokoju pewnego ogólnoświatowego, niepokoju związanego z klimatem, niepokoju, który przenosi się również na warstwę społeczno-polityczną. Warto zastanowić się nad tym, gdzie jesteśmy i co robimy i czy jesteśmy w stanie w ogóle coś zrobić. Jeżeli tak, to co? Ja was zachęcał was będę do permakultury. Permakultura dla mnie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, propozycją praktycznej filozofii działania opartego na wartościach, na głębszych wartościach, na byciu w kontakcie i w relacji do świata nas otaczającego, na akceptacji innych stworzeń, na działaniu, na wspieraniu przyrody, natury. Więc myślę, że to jest ciekawy kierunek, warty rozważenia i działania. To jest chyba najistotniejsze. Nasze miejsce na Ziemi, spotkanie jest prowadzone z ogrodu na Podlesiu. Pomysł jest również taki trochę osobisty, żeby pokazać wam, rozkręcić może jakąś ideę, jakiś pomysł na zagospodarowanie tego miejsca, oczywiście permakulturowo. Ja pokażę wam na następnym spotkaniu pokażę wam trochę więcej i powiem wam o ogrodzie, o pomyśle, jaki z nim się wiąże. A dzisiaj to, co leży u podstaw mojego działania, bo oczywiście będę się dzielił z wami przede wszystkim moimi doświadczeniami i to, co wam powiem, to są pewne propozycje na tyle spójne, żeby angażować w działanie i współpracę. Permakultura dla większości z was, znaczy domyślam się, że większość z was jest już obeznana z pojęciem i permakultura, która rozwija się dosyć dobrze, leży u podłoża, wyrasta z podłoża rolniczego, z podłoża z kultury rolnej, agrarnej, również ekologicznej, jest taką ciekawą propozycją, która łączy ze sobą kilka wątków. Jest, i tak jak pokazuję wam tutaj na slajdzie, jest w nim zawarta w permakulturze i wątek naukowy, doświadczenia, pracy z naturą, jest również sztuka, jest bardzo ważna, jest etyka. Ten wątek naukowy, ten element naukowy jest sferą empiryczną, badań empirycznych, doświadczeń, badania ekosystemów i stąd wywodzi się w ogóle permakultura jako namysł nad tym, jak zrobić, co robić, żeby działać w zgodzie z naturą, żeby nie dewastować środowiska. Taki był punkt wyjścia prekursorów permakultury na świecie. Wskazywali właśnie na badanie środowiska, na doświadczenie i stąd niektórzy mówią, że permakultura jest pod tym względem nauką i łączy się, wpisuje się w ten główny nurt nauki. Jest oczywiście to jest, można ją traktować jako, w tym wymiarze można ją traktować jako metodę, jako technikę uprawy i hodowli. Będzie to technika uprawy i hodowli, która chroni zasoby, nie wykorzystuje za dużo środowiska, jest również regeneracją i dotyczy również, pojawiły mi się jakieś kreski na ekranie, trochę mi to rozproszyło, bo teraz nie wiem, czy ktoś ma jakieś możliwość, nie wiem, czy to jest również u was widoczne. Halo?
Jesteście, może ktoś odpowiedzieć, czy macie jakiś taki, tak jest widoczne. Wszystko jest ok. No niestety któryś z uczestników być może ma jakąś, nie wiem, jakąś zdolność do wpływu na prezentowany, na ekran udostępniany, więc może to zniknie za jakiś czas, a jeżeli będzie, no to trudno, niech tak już zostanie. Myślę, że nam nie będzie to przeszkadzać, albo że nie stanie się tak, że któryś z was będzie w stanie mi wyłączyć w ogóle prezentację. Wtedy może będę kontynuował z głowy, bo też ten temat na tyle znam, że nie powinno być z tym problemu. Więc permakultura będzie również taką opcją regenerującą środowisko, więc można sobie wyobrazić taką sytuację, że i może nawet taki jest kierunek, jeden z lepszych kierunków działania, czyli szukania zdewastowanych terenów, które będą później dzięki sprawnym metodom uprawy i hodowli będą regenerowane. W ten sposób oddawane z powrotem środowisku. Więc taka jest permakultura jako wiedza empiryczna, która wynika z badań nad ekosystemem, nad zbieraniem doświadczeń, w jaki sposób funkcjonują zdrowe, zasobne ekosystemy i w jaki sposób możemy tą zasobność odtwarzać w naszym środowisku, w naszym ludzkim środowisku, czy to będzie środowisko rolnicze, czy to będzie środowisko miejskie, bo permakultura swoimi zasadami ogarnia, jest uniwersalna na tyle, że jest w stanie również organizować ekosystemowe rozwiązania w miastach. I są również takie propozycje. Ciekawe, na którym z następnych spotkań może więcej na ten temat powiem. Kolejną opcją permakulturową to jest, ja to nazwałem jako sztuka, ale to jest sztuka projektowania, jako szkoła projektowania i można to rozumieć dosłownie w takim klasycznym ujęciu. Permakultura jako sztuka, tak jak architektura jest częścią sztuki, tak permakultura jako szkoła projektowania ekosystemów, ale projektowania również siedlisk, projektowania gospodarstw, ogrodów jest pewną sztuką. I w tej sztuce będziemy się kierować w permakulturze wzorcami natury. Takim podstawowym wzorcem natury jest ukształtowanie terenu. I to jest bardzo ciekawy element, ważny element w projektowaniu, bo ukształtowanie terenu ma wpływ na obieg wody, więc jeżeli interesuje nas obieg wody w gospodarstwie, jest to istotny element w ogóle naszego siedliska, ponieważ woda jest potrzebna do wzrostu roślin, dla zwierząt, nam również do picia. Wtedy to projektowanie terenu będzie się wpisywać w ukształtowanie krajobrazu. Więc jest to bardzo ciekawa propozycja, również jest w tym zawarty element estetyczny, taki naturalny, estetyczny. Dotyczy, wpisuje się bardzo harmonijnie, organicznie w krajobraz, takie projektowanie profilowe. Odchodzi od linii prostych, raczej śledzi, jeżeli część z was pewnie wie, o co chodzi, jeżeli zetknęła się z permakulturą, jeżeli ktoś nie do końca kojarzy temat, to powiem, że wygląda to trochę, przypomina to trochę mapę fizyczną, taką geograficzną, z poziomicami, izoliniami, które wskazują wysokości nad poziomem morza. I w ten sposób również będziemy mieć projektowanie, to będzie wpisane w projektowanie, czyli wyobraźcie sobie sad na przykład, który zamiast rzędu w liniach prostych, te rzędy będą po poziomicach, po takich właśnie liniach, które są dokładnie w poziomie i ten teren, ten projekt sadu będzie się wpisywał bardzo ładnie w kształtowanie terenu, organicznie się będzie wpisywał. Wzorce natury są elementem bardzo ciekawym i istotnym w sztuce projektowania permakulturowego. Będziemy patrzeć, w jaki sposób organizuje się natura. I to jest też z obserwacji środowiska. Niejako patrzymy, w jaki sposób organizowane są naturalne ekosystemy. Patrzymy, w jaki sposób porządkuje się natura. To jest spora wiedza na ten temat również. Czy to łącznie z geometrią fraktalną,
która również wpisywana jest w naturę i tak dalej. Święta geometria, hasła, do których być może wrócimy na następnych spotkaniach. Geometria, która porządkuje naturę, ogólnie ujmując. Więc permakultura będzie nauką, wiedzą empiryczną z doświadczenia. Permakultura jest sztuką projektowania, czyli ujmuje również element estetyczny i to jest ważne, bo często o permakulturze mówimy jako o funkcjonalności permakultury i stawiamy funkcjonalność na pierwszym miejscu, ale nie zapominamy o estetyce. Oczywiście piękno jest również ważnym elementem projektowania permakulturowego i to, w jaki sposób jest zorganizowany, wpisany w środowisko, korzystając z naturalnych wzorców, daje nam również taką poczucie wartości i właśnie tego piękna. Bardzo często właśnie te naturalne wzorce, które odnajdujemy w naturze, ten zachwyt, który mamy nad naturą, nad pięknym widokiem, jest spowodowany tym, że natura jest uporządkowana harmonijnie za pomocą właśnie tych wzorców, złote podziały i ciągi, spirale, ciągi, chociażby ciąg Fibonacciego, jeden z matematycznych wzorców, który jest wpisany również w naturę. Więc będzie sporo takich ciekawych wątków. W sztuce projektowania chciałem zwrócić Wam uwagę na to, jak ważna jest praktyka wewnętrzna. I tutaj pokazuję to, jak permakultura otwiera się holistycznie również na nasze wnętrze, na to, kim jesteśmy. Bo samo słowo projektowanie, projektowanie, to jest rzutowanie czegoś z wnętrza na rzeczywistość. I wyobraźcie sobie sytuację taką, że mamy projektanta, który ma kompletny chaos wewnętrzny i czy taki projektant jest w stanie stworzyć coś harmonijnego i porządnego w rzeczywistości? No, jest prawdopodobnie taka szansa, jakaś jedna na milion przypadkowa, natomiast raczej powinniśmy się skłonić ku temu, aby mieć tą wewnętrzną harmonię, wewnętrzny spokój i wtedy wewnętrzne uporządkowanie w harmonii z rzeczywistością i wtedy jesteśmy w stanie projektować coś dobrego, coś pożytecznego, coś, co nie będzie szkodzić naturze, tylko będzie rozwijać i wspierać bioróżnorodność, wspierać inne organizmy, budować zdrowy ekosystem, wspierać zdrowy ekosystem naszej planety. Więc bardzo ważny, istotny moim zdaniem, ale nie tylko moim, jest ten element praktyki wewnętrznej. Ta praktyka wewnętrzna, ona jest również ta praktyka wewnętrzna jest również wskazywana wśród zasad projektowania. Jedna z głównych, pierwsza zasada projektowania permakulturowego, która się powtarza u wszystkich mistrzów tej sztuki, to jest obserwuj i współdziałaj. I aby zaprojektować dobrze, aby w ogóle rozpocząć projektowanie jakiegoś miejsca w terenie, mówimy w tym momencie, mówię o ogrodzie, przykładowym ogrodzie gdzieś tam, jest konieczna ta długotrwała obserwacja. Niektórzy mówią co najmniej rok po to, żeby zobaczyć miejsce w każdym sezonie. Natomiast wskazywane są u niektórych projektantów, takie nauczycieli projektowania permakulturowego, to, że powinniśmy znaleźć takie miejsce, które mamy zamiar projektować i spróbować wyciszyć umysł po to, żeby móc nawiązać kontakt z miejscem, żeby to miejsce mogło do nas w jakiś sposób przemówić, dać nam jakieś wskazówki. Bo pamiętajcie o tym, że projektowanie permakulturowe to jest projektowanie na żywym organizmie. Nie projektujemy krzesła, nie projektujemy samochodu, projektujemy rozwiązania w środowisku. Czyli będziemy dostawać zawsze jakąś reakcję na nasze działania, bo system, ekosystem jest żywy, jest pełen żywych organizmów i te żywe organizmy będą odpowiadać na nasze działania, na naszą obecność. I na pewno na samym początku, jak wejdziemy w taki ogród, nowy ogród, to zwierzęta, ptaki, które zamieszkują to miejsce, spłoszą się, uciekną, nie będzie ich, żeby móc nawiązać, więc nawet ich nie zauważymy ich obecności, żeby móc nawiązać kontakt, żeby móc odpowiedzieć na oczekiwania danego miejsca również, bo
bo projektowanie permakulturowe jest dialogiem z miejscem. To nie jest narzucanie nam naszej wizji miejsca, ale rozmowa z nim. Więc musimy poczekać na tą odpowiedź. Czekanie na tą odpowiedź jest tym wyciszeniem. Czym lepiej wyciszymy nasz umysł od szumu naszych informacji w naszej głowie, w ten sposób jesteśmy w stanie więcej percypować, więcej do nas dociera. No i to mamy nawiązanie bezpośrednie do różnych praktyk i szkół medytacji chociażby, które powodują, polegają na tym, żeby wyciszać umysł. To wyciszanie umysłu ma powodować również wyciszenie naszego wnętrza. Dzięki temu jesteśmy w stanie zauważać również nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale zauważać również nasze wewnętrzne procesy. Stąd sztuka projektowania jest również praktyką wewnętrzną, praktyką medytacji chociażby. Oczywiście są różne szkoły praktyk wewnętrznych, różne szkoły medytacji i każda z nich może być przydatna. Permakultura jako taka może nie wykształciła jakiejś swojej własnej metody, chociaż mówi o tym, że powinniśmy usiąść w tym danym miejscu i spróbować się wyciszyć, więc już widzimy, że mamy tą medytację w miejscu, w danym miejscu, w naturze, próba nawiązania kontaktu z naturą, z roślinami, ze zwierzętami, z miejscem jako takim w ogóle. Więc mamy praktykę wewnętrzną i to jest w sztuce projektowania. No i mamy w permakulturze bardzo ważny kolejny element, to jest etyka. Stąd mówię i lubię bardzo mówić o permakulturze jako o filozofii, bo etyka jest częścią filozofii w takim klasycznym podziale. I etyka permakultury jest podstawą. To są tak zwane filary permakultury, bo będziemy wszystkie nasze działania w permakulturze, będziemy patrzeć na nie przez pryzmat, oceniać je przez pryzmat zasad etycznych permakultury i to umożliwia nam w ogóle realizację ewentualnych projektów. Czyli będziemy patrzeć na to, czy dane nasze działania i pomysły, nasze projekty, które chcemy wpisać w środowisko, czy zachowują, czy jest zachowana troska o ziemię, czy jest zachowana troska o ludzi, o inne istoty. To jest druga zasada permakultury. I trzecia zasada, po angielsku fair share, czyli dzielenie się dobrami, tak to tłumaczę. To są trzy zasady etyczne, trzy filary etyczne permakultury, dosyć proste. I to jest również ważne, żeby były proste zasady etyczne, na które możemy się wszyscy zgodzić. Wszystkie osoby, które są wrażliwe na środowisko, które przejmują się zmianami klimatu, które zastanawiają się nad tym, co jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie w ogóle coś zrobić, mogą pójść śladem i tropami wskazywanymi przez permakulturę, patrząc na jej zasady etyczne, czyli troska o ziemię, troska o innych, o inne istoty, nie tylko o ludzi, ale o inne istoty i dzielenie się dobrami. Sugestia jest taka, żeby te zasady etyczne krążyły w takim cyklu. Także dzielenie się dobrami, ta ostatnia zasada etyczna, będzie dzieleniem się nadmiarem, nadwyżką tą, którą jesteśmy w stanie wypracować, inwestując w troskę o ziemię i w troskę o ludzi. To sprawia, że będziemy żyć, tak można przynajmniej założyć, w bezpieczniejszym środowisku. Wyobraźcie sobie sytuację, gdyby naprawdę odpowiednia ilość osób zaangażowała się w takie działania, w działania na rzecz ochrony środowiska, faktycznie inwestując swój czas, swoje pieniądze po to, żeby wcielać w życie ochronę i główne założenia ochrony klimatu, faktycznie nastąpiłaby zmiana na dobre. Natomiast i wtedy moglibyśmy powiedzieć, że żyjemy w bezpieczniejszym środowisku. Tak samo jest z troską o innych, z troską o ludzi. Inwestując w innych, ta inwestycja zazwyczaj wraca. To są takie zasady etyczne bardzo proste, zasady etyczne, które funkcjonują w powszechnej kulturze, wiemy o tym na co dzień. Znamy to
z powszechnej kultury. Tutaj mam taką infografikę, która na poprzednim, w poprzednich serii przygotowała Julia, koleżanka Julia na poprzednią serię webinarów, właśnie pokazuje, jak te zasady etyczne łączą się ze sobą, tworząc taką spójną formę. Można byłoby jeszcze dodać takie strzałeczki, które pokazywałyby, że to zaczyna nam krążyć, zaczyna się napędzać i zaczyna przyrastać, jak kula śnieżna. Gdyby tak było, czego wszystkim Wam życzę, nie tylko sobie. Permakultura, więc wracając do permakultury, mamy tą permakulturę, która jest sztuką, która jest sztuką projektowania, która jest nauką, bo opiera się na wiedzy czerpanej z doświadczenia, empiryczną, czyli z doświadczenia, i posiada te zasady etyczne. Stąd niektórzy spośród naukowców zarzucają permakulturze to, że nie można jej traktować jako nauki, ponieważ ma etykę, zawiera w sobie etykę, a etyka jest taka właśnie problematyczna. Nie można jej zmierzyć, nie można jej zważyć, dlatego najlepiej, kiedy jej nie bierze, zupełnie nie będziemy brać pod uwagę. I tak jest głównie z nauką. Dlatego teraz może powiem parę słów o nauce jako takiej, bo nauka jest odpowiedzialna i ten światopogląd naukowy, jaki mamy obecnie, jaki dominuje obecnie, materialistyczno-mechanistyczny światopogląd, jest w dużym stopniu odpowiedzialny za to, za szkody środowiska, za to, co się dzieje, za zmiany klimatu, ten postęp, rozwój technologiczny i tak dalej, taki nieopanowany postęp, któremu brakuje właśnie zasad etycznych. Brakuje etyki, która hamowałaby pewne działania. I oczywiście trudno jest podważać osiągnięcia nauki. Nauka zrobiła bardzo dużo i jest cennym dorobkiem ludzkości. Natomiast w pewnym momencie odpadła niejako od rzeczywistości, odkleiła się trochę od stanu faktycznego, tak to bym ujął, i poszła w mechanistyczny materializm. I bardzo dużą rolę odegrał w tym również antropocentryzm, czyli ustawienie nas jako istot, które jesteśmy wyżsi, jesteśmy lepsi od innych stworzeń, dlatego że mamy rozum. Zakładając, że to rozum jest tym najwyższym naszym osią, szczytem ewolucji, boskim pierwiastkiem, i można na różne sposoby o rozumie właśnie gloryfikować rozum, natomiast w takim wymiarze racjonalnego oderwania od rzeczywistości, od czucia ziemi chociażby, od czucia innych stworzeń, przyjmowania, że to my jesteśmy lepsi od pozostałych istot, no prowadzi do takiej właśnie sytuacji eksploatacji, wykorzystywania ziemi, dominacji. Jest to mocno związane z taką kulturą przemocy, patriarchalną kulturą przemocy. I warto zastanowić się nad tym, czy nie spróbować jakoś zmienić tego podejścia naukowego, zwłaszcza że nauka w tym momencie rozrosła się już do takiej formy, tak jest bardzo skomplikowana, że często naukowcy nie rozumieją się wzajemnie, bo dziedziny nauki się tak poszatkowały, porozdrabniały. Dialog pomiędzy naukowcami jest trudny. Utracony został gdzieś obraz całości, taki obraz świata, który dzięki temu można, któremu można by było, wobec którego można byłoby mieć jakieś odczucia, wobec którego można by było dawać jakieś, realizować właśnie zasady etyczne. Wszystko jest policzalne, rozdrobnione. Oczywiście to ma swoje znaczenie w kulturze również, dlaczego się tak stało. To jest też ciekawy temat. Nauka pojawiła się w czasach, rozwinęła się w takim wymiarze bardzo racjonalnym w czasach wojen religijnych i była jakby tym dla wielu osób, które były naprawdę już zupełnie
pozbawione nadziei i nie widzieli możliwości porozumienia pomiędzy zwalczającymi się frakcjami religijnymi, które doszukiwały się prawdy, tak? I mówiły, że to jest ktoś miał prawdę, a ktoś inny tej prawdy nie miał, to chociażby co do interpretacji pisma, nie? I stąd wojny religijne i wojna 30-letnia w XVII wieku. I wtedy narodziła się właśnie taka nauka, racjonalna nauka, która szukała taką porozumienia, czyli znajdźmy coś takiego, i do tego przyłączyła się bardzo duża grupa osób, naukowców, ale również ludzi, którzy zgodzili się na to, że nauka może być takim wyznacznikiem naszego postępowania, naszej drogi. Po prostu wszystko, co jest mierzalne, policzalne, co możemy zważyć, co możemy zmierzyć, to niech będzie wyznacznikiem prawdy tego, co mamy robić i w jaki sposób mamy się rozwijać. A że przełożyło się to również na postęp, na ewidentny skok w jakości życia, ponieważ odkrycia naukowe, eksperymenty doprowadziły do tego, że w efekcie byliśmy w stanie stworzyć, opanować w pełni Ziemię, podporządkować sobie ją praktycznie w całości, no to umożliwiając również rozwój naszego gatunku liczebny, osiągnięcie takiej ogromnej liczebności, jaką mamy teraz, zdominowanie Ziemi. No więc to są pewne niewątpliwe osiągnięcia i jakość naszego życia się podniosła i śmiertelność spadła i wydłużyła się średnia długość wieku. I to wszystko dzięki nauce, nie? Natomiast co? No jest druga strona tego medalu i zniszczenie środowiska i grożąca nam katastrofa klimatyczna i wyginięcie w ogóle naszego gatunku wraz z całą resztą. Więc co z tym zrobić? Okazuje się, że są naukowcy i to już od jakiegoś czasu, którzy w jakiś sposób próbują połączyć z powrotem naukę z etyką, czyli wprowadzić z powrotem etykę do nauki, tak żeby pohamować nieco rozwój nauki i postawić jej pewne granice. I jedną z takich opcji jest teoria Gai. I za teorię Gai, teoria Gai jest obecnie już powszechnie uznawana przez klimatologów i naukowców, którzy zajmują się klimatem. Twórcą jej jest James Lovelock, tego wam tutaj podpisuję. Ciekawostka jest taka, że za nazwę teoria Gai odpowiada William Golding, to jest pisarz, który otrzymał Nagrodę Nobla między innymi. Stąd już tutaj widzicie taką ciekawą połączenie pomiędzy nauką a sztuką, a literaturą, czyli jest jakaś takie współgranie na dwóch różnych poziomach. Czyli nie jest czysto naukowa, ale również jest rozszerza się niejako trochę w inny wymiar, którym zazwyczaj nauka nie operuje. To William Golding był sąsiadem Jamesa Lovelocka i słuchał tej opowieści Lovelocka na temat teorii Gai, tak naprawdę hipotezy Gai, bo hipoteza Gai jest zaczerpnięta również z cybernetyki, jest bardzo, bardzo głęboko zakorzeniona w nauce takiej współczesnej, nowoczesnej i mówi o samoregulujących się systemach. I tam Lovelock zauważył razem z grupą naukowców, z którymi współpracował, że Ziemia posiada zdolność do homeostazy, do utrzymywania homeostazy, czyli zachowuje się jak żywy organizm. I stąd ta teoria Gai była rozwijana. Oczywiście spotkała się z bardzo dużym oporem w środowisku naukowym, że jest to jakieś wpuszczanie jakiegoś bytu, wyższego bytu do nauki. Bardzo mocna krytyka, co spowodowało, że James Lovelock opracował ciekawy eksperyment taki matematyczny stokrotkowego świata zasiedlonego wyłącznie przez stokrotki białe i kilka czarnych i one w obliczu w obecności Słońca, które się rozgrzewa, które jest coraz cieplejsze, zmieniają swój kolor niejako przez
przez sprzężenie zwrotne, przez feedback. Jest to samoregulujący się system. Zmieniają kolor po to, żeby czym cieplejsze słońce, czym więcej energii wysyła w kierunku Ziemi, tym stokrotki preferują być białe, ponieważ odbijają większą ilość światła. I to dokładnie się dzieje z Ziemią, ponieważ wiemy o tym, że Słońce rozgrzewa się coraz bardziej, wysyła w naszą stronę, w stronę Ziemi coraz więcej energii i Ziemia powinna być coraz cieplejsza. Znaczy ona jest obecnie, ale z powodu tego, że spalamy paliwa kopalne, natomiast i niszczymy system chłodzenia Ziemi, natomiast ten naturalny system chłodzenia. Natomiast gdyby tak nie było, to Ziemia skutecznie obniżałaby swoją temperaturę, utrzymując ją stale w granicach optymalnych dla życia. I to było zaskakujące odkrycie naukowców, którzy badali Ziemię, że od początku istnienia życia na Ziemi, tam 3,5 miliarda lat, jak niektórzy twierdzą, Ziemia utrzymuje swoją temperaturę w granicach optymalnych dla życia, pomimo tego, że Słońce w międzyczasie, energia emitowana ze Słońca w stronę Ziemi wzrosła wielokrotnie, o prawie 20%. Więc jak to się stało? Nie? Czyli są mechanizmy, które regulują temperaturę Ziemi, czyli jest utrzymywana homeostaza, czyli można powiedzieć, że Ziemia jako taka jest organizmem, jest takim samoregulującym się organizmem. I to jest podstawa teorii Gai. Oczywiście teoria Gai była w międzyczasie rozwijana. Też ciekawostką jest to, że teoria Gai pojawiła się w momencie, kiedy próbowano znaleźć dowód na istnienie życia na Marsie i była wysyłana sonda kosmiczna Viking na Marsa. I Lovelock właśnie z ekipą naukowców dostał zadanie przygotowania takiego narzędzia, takiego miernika, który mógłby urządzenia, które w jakiś sposób jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy jest życie na Marsie. I zadanie było o tyle trudne, że to urządzenie musiało zmieścić się w wielkości pudełka zapałek. Takie malutkie, bo tyle było miejsca na dodatkowego miejsca na to urządzenie na sondzie Viking, która miała polecieć na Marsa. I przygotowane zostało urządzenie, które bada skład atmosfery. Ciekawe jest w tym to, że spojrzano na Ziemię, to spojrzenie na Ziemię jako na całość było możliwe dzięki temu spojrzeniu niejako z przestrzeni kosmicznej, kiedy rozważano to, czy istnieje, czy w jaki sposób sprawdzić istnienie życia, czy istnieje życie na Marsie. Spojrzano na Ziemię. Co takiego wyróżnia Ziemię naszą? I w jaki sposób można ją, właśnie to, że jest życie na Ziemi i co to powoduje, co sprawia? Sprawia to, że mamy niestabilną atmosferę, że mamy tak bardzo dużo tlenu, ponieważ biosfera, rośliny produkują tlen. Tlen, który jest bardzo aktywny i w stanie wolnym od razu, nie trwa długo, wiąże, od razu się wchodzi w reakcję i wiąże się w stałe związki, więc musi być stale dodawany do atmosfery. Badanie atmosfery Marsa wskazało wtedy, że Mars nie posiada życia, że jest martwą planetą, w sensie nie ma życia takiego jak u nas na Ziemi, ponieważ jest tam atmosfera stabilna, o dużej zawartości dwutlenku węgla. Więc teoria Gai rozwijała się w międzyczasie, była atakowana przez naukowców, ponieważ nie podobało się naukowcom, w tym Sir Dawkins od genów, znany naukowiec, ateista wojujący, bardzo mu się nie podobało to, że pojawia się jakaś teoria Gai, jeszcze ta Gaia jako bogini, grecka bogini. Lynn Margulis, inna pani, która współpracowała z Jamesem Lovelockiem, zajmuje się symbiozą organizmów. Ona również wpłynęła i rozwijała teorię Gai. Teoria Gai jest cały czas uaktualniana, ponieważ ekosystem ziemski jest tak skomplikowany, że trudno sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie go po prostu tak już przeanalizować i znać całe jego działanie. Więc prawdopodobnie jeszcze sporo musimy się nauczyć. Badania ciągle trwają, są bardzo intensywne, również w związku z tym, że,
że mamy to zagrożenie zmian klimatycznych, więc naukowcy próbują jak najwięcej dowiedzieć się na temat samoregulujących się systemów ziemskich. Może się okaże, że istnieją jeszcze takie systemy nieznane, które spowodują, że jednak to tak się pocieszą. Tak się pocieszają niektórzy, że to topnienie lodowców na Grenlandii czy na Antarktydzie może jednak w jakiś sposób uruchomi jakiś mechanizm schładzania, który spowoduje, że Ziemia jednak nie będzie tak szybko, temperatura nie będzie tak szybko wzrastać. Przy czym to oczywiście lepiej w ten sposób, nie? Tylko zająć się tym, czym możemy. Zająć się chociażby działaniami permakulturowymi na naszym poziomie takim codziennym, bo jesteśmy w stanie również przez nasze praktyczne rozwiązania codzienne wpływać nasze decyzje co do wyborów, co jemy, w jaki sposób żyjemy. To wszystko ma wpływ, więc to jakby nas sprowadza na poziom permakultury i tego, czy jesteśmy w stanie coś w ogóle zrobić. Stefan Harding, kolejne nazwisko, które wam tutaj podałem na prezentacji, jest naukowcem, którego wam bardzo polecam. Możecie obejrzeć na YouTubie kilka filmików razem ze Stefanem. Stefan zajmuje się teorią Gai, jest ekologiem, klimatologiem, pracuje w Schumacher College w Anglii. To jest taka szkoła, który się zajmuje głęboką ekologią i rozwojem właśnie myśli ekologicznej. Jest bardzo ciekawym naukowcem, napisał książkę Animate Earth. Polecam wam tą książkę. Świetnie opisuje mechanizmy funkcjonowania Ziemi jako właśnie takiego samoregulującego się organizmu. Jest tam dużo ciekawych spostrzeżeń, ciekawych uwag, w jaki sposób funkcjonuje życie na Ziemi, bo za, co już wiemy w tym momencie z badań, za regulację temperatury na Ziemi odpowiada biosfera, czyli życie na Ziemi. Więc to teoria Gai, natomiast kolejną taką ciekawą propozycją naukową, którą chętnie wam właśnie tutaj przedstawię, pewnie jest ich więcej, ale ta jest ciekawa, która próbuje w jakiś sposób zaszczepić z powrotem, wprowadzić zasady etyczne w naukę, bo to jest problem w tym momencie główny. Jak zrobić, żeby nauka znowu zaczęła się kierować, zaczęła brać pod uwagę zasady etyczne, chociażby zasady etyczne permakultury, te proste zasady etyczne, troski o ziemię, troski o innych i tego sprawiedliwego podziału czy dzielenia się dobrami. Biofilia Edwarda Wilsona, to jest socjobiolog, który napisał właśnie taką książkę również. Biofilia, ten termin polega właśnie, jest złożony, filia, czyli takie umiłowanie, takie skłonność do, to jest z greckiego, a biozżycie, czyli to jest taka skłonność do życia. I w ten sposób można tłumaczyć i tak uzasadnia etykę Wilson, który również trzyma się naukowego światopoglądu. On nie wychodzi poza normy, poza ramy nauki, stara się utrzymać ten światopogląd naukowy, taki można powiedzieć materialistyczny, ale zaszczepić w tym materialistycznym światopoglądzie, w tej materii, w tym takim rozumowym rozszczepianiu materii na drobne, zaszczepić etykę. No i mówi o tej biofilii, że mamy tą skłonność do życia, czujemy się dobrze w środowisku naturalnym, mamy skłonność, czujemy empatię taką zwierzęcą, ponieważ wszyscy razem tworzymy pewną wspólnotę organizmów na Ziemi. Ludzie też wywodzą się z bakterii, od bakterii się wywodzimy w tym rozwoju ewolucyjnym, mówi Wilson. I mamy nawet do tych bakterii, czujemy pewną wspólnotę z nimi, w związku z tym te zasady empatii i stosowania zasad etycznych obowiązują jak najbardziej, nie? I są nadal obecne. Socjobiolog, który zajmował się badaniem społeczności zwierząt, głównie owadów, mrówki, termity, pszczoły, stworzył termin superorganizm. Ten superorganizm jako coś, co jest ponad organizmem pojedynczym, bo
bo zauważył zresztą słusznie, że analizując kolonie termitów, trudno mówić, analizować pojedynczego termita, tylko trzeba patrzeć na nie właśnie jako na całą kolonię, bo one funkcjonują, te termity mają tak już złożony, czy mrówki, tak złożony system społeczny, że funkcjonują jako jeden duży organizm. Oczywiście konsekwencje takie rozważań na temat superorganizmu pociągają ciekawe nawet metafizyczne konteksty co do świadomości również, do czego zaraz przejdę. Natomiast Wilson próbował utrzymać się jeszcze na poziomie czystej nauki, tak jak Lovelock od teorii Gaii. Lovelock też starał się pozostać naukowcem, takim stricte naukowcem, materialistycznym światopoglądzie, nie angażował jakby innych wymiarów istnienia w naszą rzeczywistość. Więc tu mamy ten mechanistyczny, materialistyczny światopogląd antropocentryczny, który trzeba zmienić, bo jeżeli chcemy przetrwać na planecie, to powinniśmy patrzeć nieco inaczej, trochę pokorniej się, znaleźć swoje miejsce, które i tutaj jest to nasze miejsce, ten tytuł seminarium, nasze miejsce na Ziemi pokazuje również to, że nasze miejsce to nie jest miejsce w centrum, nie jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy numer jeden, nie jest wszystko podporządkowane nam, ale jesteśmy właśnie, jesteśmy pośród innych stworzeń, jesteśmy, zaraz do tego może dojdziemy trochę dalej, etyka. Następnym elementem jest etyka, to jest to właśnie, czego brakuje nauce, to, co powinniśmy w jakiś sposób tą etykę zastosować w naszym życiu, w naszym działaniu, bo ta etyka może nas również napędzać, bo to jest istotny element, bo on nam daje również tą motywację, chęć do działania. Dlatego warto zwracać na to uwagę. To nie jest takie tylko gadanie filozoficzne, ale ma to bezpośrednie przełożenie na nasze działanie i na naszą codzienność. Etyka jest, jak już wspomniałem wcześniej, jest działem filozofii. W takim klasycznym rozumieniu. Nazwa wywodzi się od Arystotelesa, ale wielu oczywiście filozofów nawiązywało do etyki. Etyka jest o tyle problematyczna, już chyba też o tym wspomniałem, że jest trudno ją wymierzyć, trudno, to są raczej pewne nakazy moralne, że powinniśmy postępować tak, a nie inaczej. No ale dlaczego powinniśmy tak postępować? Może ktoś zapytać. Nie? W jaki sposób to uzasadnić? Więc etyka jako dział filozofii tym się właśnie zajmowała. Próbą uzasadnienia, skąd się biorą nakazy moralne dotyczące naszego postępowania wobec innych ludzi przede wszystkim, ale również stworzeń, bo oczywiście to rozszerzenie zasad etycznych i moralności było od samego zarania, od samego początku rozważań na temat moralności, też nakazów i sposobów postępowania. Więc zasady moralne, wartości. Zajmowała się tym głównie religia. No i tutaj mamy właśnie problem, bo religia jako taka zinstytucjonalizowana religia bardzo się w tym momencie skompromitowała. Chociażby ostatnie wydarzenia w naszym kraju i upadek Kościoła katolickiego z jego, jaką moralnością w ogóle, czy ktoś może się w ogóle jeszcze w tym momencie kierować moralnością katolicką. Ja nie chcę w tym momencie oczywiście obrażać katolików, ale już widzicie, jaki jest problem, jeżeli mówimy o moralności w kontekście religijnym. Po prostu zaczynamy dotykać jakichś elementów, które są trudne do rozważenia, stąd możemy często też dotknąć czy urazić kogoś, stąd właśnie to, o czym już mówiłem wcześniej, ta chęć ludzi do odejścia od takich rozważań etycznych, do odsunięcia. Dlatego nauka odsunęła etykę, nie chciała się w ogóle zajmować tymi problemami. Zajmujmy się mierzeniem, ważeniem i czymś, co możemy precyzyjnie dookreślić. I tam szukajmy prawdy. Tak się zajmowała nauka. No ale już wiemy, do czego prowadzi. Do czego prowadzi takie postępowanie, któremu brakuje zasad, wskazówek, czym się kierować
i jak postępować. Dlatego zasady etyczne powinny zagościć z powrotem w naszym życiu bardzo wyraźnie. I stąd te zasady etyczne, o których mówi permakultura, są takie, są dobre, są przyjazne, są proste. To są trzy zasady etyczne, na które łatwo się zgodzić i które łatwo uzasadniać w sytuacji, w jakiej obecnie żyjemy. Ekologia jako nauka, ale również jako próba wprowadzenia zasad etycznych w formie głębszej ekologii. To jest podstawa, tak jak teoria Gai może być rozumiana jako podstawa, naukowa podstawa permakultury w rozumieniu ekosystemu, działania ekosystemu, tak głęboka ekologia daje nam tą zasady, wprowadza również te zasady etyczne. Ekologia sama w sobie jest nauką, która właśnie wyrosła z takiego typowego naukowego podejścia, mierzenia, liczenia i wyciągania z tego wniosków, konstruowania eksperymentów, wyciągania wniosków. Dotyczy relacji pomiędzy organizmami w środowisku. Tego dotyczy ekologia, czyli w jaki sposób organizmy funkcjonują między sobą powszechnie obecnie jest rozumiana jako podejście, które nawet nie nauka, ale jako takie podejście mające na celu ochronę środowiska. Mówimy wtedy ekologia. To jest wypaczone w sensie podstawowego sensu tego słowa. Natomiast oczywiście to się ze sobą wiąże, nie? bo rozumienie zasad współżycia organizmów no i naszego współżycia również z tymi organizmami warunkuje niejako ochronę środowiska, czy też wpływa na ochronę środowiska. Natomiast ekologia jako taka jest nadal, ta tradycyjna ekologia jest nadal rozpatrywana z punktu widzenia antropocentrycznego, tak jak nauka się zajmowała, czyli to człowiek patrzył, to naukowiec patrzył i obserwował, w jaki sposób organizmy żywe funkcjonują na naszej planecie i jak się ze sobą, między sobą współdziałają na zasadach współpracy, na zasadach rywalizacji i tak dalej, i tak dalej. Tam tych zasad współżycia ekologicznego jest więcej. Czyli mamy typowe podejście naukowe. Nie? Człowiek jest z boku jako ten, który antropocentryczny. Natomiast głęboka ekologia będzie mówić o tym, że jest wspólnota istot, jesteśmy jednym z nich, czyli już nie ma tej takiej hierarchii piramidalnej, że my jesteśmy na szczycie i patrzymy na całą resztę, w jaki sposób funkcjonuje i ta cała reszta jest niejako podporządkowana naszym potrzebom, tylko jest wspólnota. Jest wspólnota organizmów i my jesteśmy jednym z nich. Twórcą pojęcia głębokiej ekologii jest Arne Næss, to jest filozof, Norweg, filozof, który zasłużony profesor filozofii z Oslo, który w XX wieku, żył prawie cały XX wiek, stworzył, czyli był zaangażowany i w ruchy wolnościowe, w ruchy pacyfistyczne, był uczniem, naśladowcą Gandhiego, czyli takiego podejścia bez przemocy, to non-violence Gandhiego, czyli i rozwinął w pewnym momencie głęboką ekologię. Zwrócił uwagę na to, że ekologia pozbawiona wartości, właśnie pozbawiona etyki, jest bardzo pusta i brakuje jej właśnie tego czegoś najważniejszego. I głęboka ekologia był przy okazji, wspinał, był takim miłośnikiem gór, chodził po górach, miał swoją samotnię wysoko w górach w Norwegii i tam właśnie doświadczał, tam przeżył te doświadczenia, te głębsze doświadczenia, które spowodowały, że zainteresował się rozwojem właśnie tej myśli głębokiej ekologii. Kolejne tutaj nazwisko, Henryk Skolimowski, ale zaraz do nich wrócę, bo Arne Næss, do Henryka Skolimowskiego jeszcze wrócę zaraz, to polski filozof z kolei, który jest mało znany w Polsce, bo pracował za granicą, ale również jeden z prekursorów
prekursorów głębokiej ekologii. I tak Arni Ness jest, ta głęboka ekologia Arni Nessa jest zwana inaczej ekozofią, a Henryk Skolimowski mówił o świecie jako sanktuarium. Zaraz do tego to szerzej, czy też troszeczkę, trochę mnie denerwują te kreski niebieskie, ale nie wiem, jak je usunąć. Przepraszam, że tak przerwałem. Ekozofia. Ekozofia to słowo jest tak zmontowane z takich właśnie ekologia i filozofia, można by powiedzieć. Nie jest to ekozofia. Zofia jest to mądrość po grecku, sofia. Więc filozofia, czyli umiłowanie mądrości, takie jest źródło słów filozofii. Ekozofia, czyli mamy ekologiczną mądrość. Ekologiczna mądrość i kozofii, jeżeli jesteście zainteresowani pogłębieniem wiedzy, to po angielsku funkcjonuje to pod tą nazwą. Arni Ness jest autorem. I co, o czym głównie mówi ta ekozofia? Tym najciekawszym elementem, tym, na który powinniśmy zwrócić uwagę, moim zdaniem, to jest to głębokie doświadczenie, głębokie przewartościowanie i głębokie zaangażowanie, które macie tutaj narysowane w takim schemacie. U podstaw głębokiej ekologii jest głębokie doświadczenie, tak mówi Arni Ness. I to jest doświadczenie, które mamy w kontakcie z naturą. Odkrywamy, zauważamy głębie. To jest coś, co nas bardzo mocno porusza. To jest coś, co sięga jakichś głębokich korzeni naszej właśnie wspólnoty z innymi istotami. Tutaj może można nawiązać do tej biofilii Wilsona. To jest coś, co powoduje, że jesteśmy wow, nie? Co to było? I to jest w kontakcie z przyrodą. To jest ten ekologiczny element, to głębokie doświadczenie ekologiczne. Takich doświadczeń każdy ma z pewnością wiele. Niektórzy takie doświadczenia może ignorują, może wypierają, ponieważ jesteśmy wychowani w takim światopoglądzie materialistycznym, gdzie tego typu doświadczenia są negowane. Lepiej się nie przyznawać do doświadczeń takich, że nawiązałem bezpośredni kontakt z roślinami, na przykład z lasem, że wszedłem do lasu i drzewo do mnie przemówiło, w cudzysłowie. Przemówiło w sensie niekoniecznie powiedziało po jakimś po polsku, jest tym bardziej w jakimś konkretnym wyrażeniu, ale dało, nawiązałem kontakt z drzewem, z brzozą, niewątpliwie wiem o tym. I trudno mi o tym mówić, bo jak zaczynam o tym mówić, to ktoś może pomyśleć, że chyba mi odbiło, nie? Następny wariat ekologiczny. Natomiast okazuje się z badań, również takich socjologicznych badań, że bardzo wiele osób ma takie doświadczenia, tylko wstydzi się do nich przyznawać. Przed samym sobą nawet. Tym bardziej przed innymi ludźmi. I szkoda, że o tym nie mówimy głośno, bo powinniśmy mówić o tym głośno, tak żeby pokazać innym, że to nie jest nic dziwnego, że to są zupełnie normalne doświadczenia. Każde dziecko ma, to są podstawowe doświadczenia. Takie, że czujemy kontakt z naturą. Nie dziwimy się temu, że zwierzęta mają duszę, że mają świadomość, że można z nimi się komunikować, że rośliny, że ziemia jako taka i tak dalej. To są naturalne doświadczenia, które są podstawą głębokiej ekologii. Czyli takie doświadczenie, które w jednej z książek Arni Ness opisuje i wspomina to również Stefan Hardik, ten ekolog, o którym wam mówiłem wcześniej, opisuje, przypomina doświadczenie amerykańskiego ekologa, Aldo Leopold się nazywał ten pan, bardzo mocno zaangażowany również w ruch taki ochrony środowiska, ekolog. On był myśliwym. On był myśliwym zaangażowanym w odstrzał wilków, ponieważ jeszcze na początku XX wieku były w ogóle dotacje w Stanach na odstrzał wilków, ponieważ wilki były szkodnikami i trzeba było wystrzelać wszystkie. To jest to, co teraz robią z trochę może innego powodu, ale robią też myśliwi u nas, nie z dzikami chociażby, bo mówią, że jest jakaś choroba. Płacono myśliwym za odstrzał wilków i ten właśnie Leopold na jednej z wypraw ze strzelbą, z kolegą, zauważył gdzieś w dziczy, zauważył stado wilków, więc przymierzyli i zaczęli strzelać i trafił jednego z tych wilków. Jeszcze opisywał to w tym swoim doświadczeniu, jak widział, jak te wilki się bawią w ogóle. No to niesamowite, bo wilki są bardzo inteligentnymi, socjalnymi, społecznymi stworzeniami, więc
między sobą, lubią się bawić między sobą, co jest widoczne z pewnością, jeżeli widzieliście jakieś materiały o wilkach, to z takich kamer ukrytych, teraz to można zobaczyć w filmach przyrodniczych, w jaki sposób wilki między sobą potrafią się, jeżeli są w bezpiecznym miejscu dla siebie, potrafią się bawić. Nie? Więc w takim momencie ich zauważyli te wilki, zaczęli strzelać. Jeden z tych wilków zginął, stary samiec, Basior. I Aldo do niego podszedł i zobaczył gasnącą iskrę życia w jego oku. I w tym momencie przeżył to doświadczenie, to głębokie doświadczenie, wstrząsające dla niego. Przestał być myśliwy, nawrócił się na głęboką ekologię, stał się ekologiem i obrońcą zwierząt, bo zauważył to w tym wzroku tego umierającego wilka, że duszę jego zauważył. Zobaczył istotę żywą, wrażliwą, czującą. Być może istotę, która jest na wyższym poziomie świadomości niż my nawet, bo można niż, chciałem powiedzieć, nie jeden myśliwy, ale już może nie wchodząc zbyt mocno w te tematy. To było to głębokie doświadczenie, które spowodowało, że zmienił zupełnie Aldo, Leopold zmienił swoją postawę życiową. Więc każdy z nas ma takie doświadczenia. Te doświadczenia nie muszą być aż tak dramatyczne i drastyczne, natomiast mogą się pojawiać w innych kontekstach. To może być jak w Schumacher College uczą poprzez permakulturowe grządki, poprzez ogrodnictwo permakulturowe, przez hortiterapię. Uczą tego kontaktu z roślinami, bo rośliny właśnie są takimi istotami, z którymi można wejść w głębszy kontakt. Kontakt, który łamie nasze stereotypy myślenia, nasz antropocentryzm wpojony nam od dziecka i przez wiele, wiele, wiele pokoleń. Więc na początku mamy w takim cyklu ekozoficznym, głębokiej ekologii, o czym mówi Arnie Ness. Na początku mamy głębokie doświadczenie. Zanim idzie głębokie przewartościowanie, deep questioning po angielsku, ja to tłumaczę jako głębokie przewartościowanie, ponieważ to głębokie doświadczenie powoduje, że stawiamy w wątpliwość wszystkie dotychczasowe nasze wartości, które nami kierowały i to powoduje w następnym etapie głębokie zaangażowanie. To znaczy deep commitment w oryginale, czyli głębokie zaangażowanie na rzecz dzielenia się. I tutaj patrzcie, w jaki sposób to się łączy i nawiązuje do zasad etycznych permakultury. Dzielenia się tym dobrem, które otrzymaliśmy od natury. W jaki sposób, i to deep commitment, to głębokie zaangażowanie, to będzie to, w jaki sposób będziemy się zastanawiać, pracować nad tym, jak się tym podzielić z innymi ludźmi. Bo tak naprawdę wiele osób powinno w tym momencie przeżyć takie głębokie doświadczenie, a nawet jeżeli przeżyli, to przyznać się do tego, że je przeżyli, zrozumieć je i wprawić w ruch. I w ten sposób może jesteśmy w stanie jako Homo sapiens, jako ten gatunek, zacząć działać trochę w zgodzie z naturą, trochę bardziej w zgodzie z naturą, budząc niejako do świadomości, do życia w zgodzie z naturą innych ludzi. Taki jest nasz cel. Taki jest cel głębokiej ekologii, ekozofii, taki jest cel permakultury, bo to jest właśnie to dzielenie się dobrami, angażowanie w troskę o ziemię, w troskę o innych ludzi, po to, żeby następni robili to samo. I to jest ta podstawa naszego działania, to jest to, co może dać sens naszemu życiu, co jest niezwykle istotne w takich trudnych czasach egzystencjalnych, również jakie mamy obecnie, kiedy widzimy kompletny zanik wartości powszechny, należy zwrócić się do natury i poprosić o tą pomoc, naturę, przyjąć to dobro i działać dalej w zgodzie. Razem z nią, wspierając dobre inicjatywy, dobrych ludzi i inne istoty. Więc taką mamy ekozofię, ekomądrość, którą proponuje Arnie Ness. Bardzo ciekawy filozof, na którego poglądy miał bardzo duży wpływ Spinoza, ale do Spinozy zaraz jeszcze dojdę, jeżeli mi starczy czasu. Jeszcze mam pół godziny.
Henryk Skolimowski. Henryk Skolimowski, już powiedziałem wam, dobry polski filozof, którego mało znamy. Nie wiem, czy jest po polsku, ja go czytałem po angielsku. Jest bardzo dobra jego autobiografia, Lotus in the Mud, lotos w błocie. Więc zachęcam was do autobiografii Henryka Skolimowskiego. W skrócie Skolimowski mówił o świecie jako sanktuarium. To jest też nurt głębokiej ekologii. Skolimowski jak najbardziej akceptował propozycję Arnie Nasha, natomiast mówił o czymś o głębszym zaangażowaniu na poziomie sakrum. I to jest piękne. Świat jako sanktuarium, a więc mamy sakrum obecne w świecie. I teraz wchodzimy w inny wymiar, w wymiar taki, którym zajmowała się na co dzień religia. A my teraz mówimy o czymś innym, mówimy o takim sakrum głębokiego doświadczenia w głębokiej ekologii, tego doświadczenia sakrum. Sakrum, które jest w ogóle bardzo pięknie opracowane przez Rudolfa Otto. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to wam bardzo polecam, bo ta książka wpłynęła na rozumienie religii i religijności w ogóle, jaką mam. I uważam tą książkę za jedno z arcydzieł. To jest w ogóle klasyk już filozofii, religioznawstwa. Rudolf Otto, Świętość. Niemiecki filozof, teolog, kantysta, który był w takiej szkole Emanuela Kanta, można powiedzieć, jakby kontynuował ten rozwój, pokazał, w jaki sposób przeanalizował fenomenologicznie bardzo pięknie to zjawisko istnienia i funkcjonowania świętości w naszym życiu, w jaki sposób doświadczamy. Wskazał między innymi na te dwa aspekty, które wam tutaj zaznaczyłem, mysterium fascinans i mysterium tremens, czyli jesteśmy tym zafascynowani, jesteśmy sakrum, ale jest też przerażające. I to się dzieje często właśnie w kontakcie z przyrodą, w tym takim głębokim doświadczeniu przyrody możemy coś takiego doświadczyć. Święte rośliny, psychodeliczne zmiany wpływające na nasz odbiór, nie? Wymiary i percepcję rzeczywistości. Wchodzimy w strefę sakrum dzięki świętym roślinom. Będę do tego wrócę jeszcze w następnym, którymś odcinku naszego seminarium, kiedy będę mówił o roślinach, ale wejście w sferę sakrum powoduje, że jesteśmy tym zafascynowani. Jest to wow, nie? Mamy kontakt z boskością, ale zarazem jest to przerażające i mogą to być również demony. Nie? Więc to jest to w wielkim skrócie uproszczeniu, ale to jest sedno świętości w ujęciu Rudolfa Otto i o tym mówi Henryk Skolimowski. Świat jako sanktuarium, świat, który posiada element sakrum. I teraz wyobraźcie sobie, że nasz ogród permakulturowy będziemy robić tak jak zgodnie z propozycją i szkołą Henryka Skolimowskiego. I to będzie ogród jako sanktuarium, w którym będzie obecne sakrum życia, sakrum istnienia. I no, od razu widzimy, że stosowanie zasad etycznych jest uproszczone w takim rozumieniu i w takim odczuwaniu rzeczywistości. Bo wobec sakrum to mamy respekt. Tam jest ten tremens, to jest to przerażenie, które nas może nawet dotknąć. Jest respekt, więc ciekawa propozycja, która wyciąga sakrum z domeny religii, która skompromitowanej obecnie instytucjonalnej religii, i daje je z powrotem w bezpośrednie doświadczenie ludzi, w bezpośrednie doświadczenie głębokiej ekologii. Ekozofia, sanktuarium, świadomość. I teraz temat świadomości, bardzo ważny i być może najciekawszy. Świadomość, być może to właśnie ta świadomość w tym doświadczeniu Aldo Leopolda, w tym głębokim doświadczeniu przyrody, umierającego wilka. Co zobaczył Leopold w oczach? Zobaczył świadomość tej istoty. I to jest to, co nas przesuwa w bardzo ciekawy wymiar, taki właśnie też praktycznie pozanaukowy, bo do niedawna świadomość była poza nauką. Nauka odrzucała w ogóle jakiekolwiek badanie świadomości, ponieważ trudno świadomość uchwycić.
Co to jest świadomość? Ja wam tutaj podrzuciłem na ekranie słowa, które mają to samo źródło. Świat w języku polskim. Świat, światło, świadek. Mamy i gdzieś tam w tym tle, gdzieś z tego wszystkiego wyłania się świadomość. Świadomość, jak ostatnio słuchałem filozofa, już mniejsza z tym, jak się nazywał, bo jest ich sporo opowiadających o świadomości obecnie w internecie. Mówił, bardzo ciekawie mówił, że świadomość to jest jedyna rzecz, jaką mamy. Tak naprawdę to jest jedyne to, co mamy, ponieważ świadomość to jest wszystko, co istnieje w naszej rzeczywistości. Percepcja, doświadczenie, czucie, uczucia, myśli. I mamy tą świadomość, jak jesteśmy na jawie, jak idziemy spać, to tą świadomość tracimy, chyba że nam się coś śni, więc mamy jakąś formę świadomości, potem się znowu budzimy i świadomość dalej dąży. Oczywiście ten temat świadomości filozofów interesował od samego początku i pojawiały się bardzo ciekawe koncepcje, również takie, że świat materialny w ogóle nie istnieje, że być może jesteśmy tylko w takim solipsystycznym filmie, że nam się wyświetlane są pewne treści i w ogóle jak, co dalej. Ale oczywiście trzymamy się ziemi i ten świat, powiedzmy, że jest, nie? Mamy na niego, nie mamy na istnienie tego świata nawet dowodów faktycznie, bo to jakby teoria zajmująca się poznaniem w ogóle, percepcją i epistemologia, to jest też dział filozofii, już pokazała to, że tak naprawdę to wszystko można podważyć, te dowody na istnienie. To wielu filozofów takich wywrotowych podważało właśnie tak, żeby pokazać, że to wszystko są złudzenia, to są iluzja. To też jest ciekawy kontekst dalekowschodni chociażby, nie? Takiej filozofii, która rzeczywistości, która jest iluzją, nie? Taką zasłoną, maja, nie? W hinduizmie, która nam przysłania prawdziwą rzeczywistość. Ale to jest również u Kanta i u Rudolfa Otto, o którym wam mówiłem. Tam ta rzeczywistość prawdziwa, ta sfera sakrum, to jest właśnie tam poza, jest w sferze numenów, nie? Jakby poza tym, co nam się wyświetla na co dzień, nie? Tym przez nasze percepcje i nasz ogląd świata. Natomiast obecnie nauka zaczyna zajmować się świadomością, neurobiologia bardzo głęboko wchodzi w świadomość i oczywiście też są naukowcy, którzy próbują wyciągnąć świadomość z materii niejako, nie? Czyli że tak materialistycznie podchodzą do świadomości, czyli mamy materię jako podstawę istnienia, którą możemy zmierzyć, zbadać i podzielić, pokroić i zobaczyć, z jakich mniejszych części się składa i która w dziwny, ewolucyjny sposób tworzy mózg, a ten mózg tworzy świadomość i właśnie teraz jak tą świadomość wyjaśnić na poziomie funkcjonowania naszego mózgu. No i to jest trudne zadanie dla naukowców, ale są tacy, i tym was chciałem zainteresować, którzy mówią inaczej. Spójrzmy na to z drugiej strony. To świadomość jest podstawą istnienia. I to z niej w ogóle wszystko się wyłania. I to jest panpsychizm chociażby, który tutaj mam na... Tym się zajmuje panpsychizm, ale wcześniej chyba mam animizm. Tak, animizm, bo animizm jest takim pierwotnym poglądem, który właśnie o tym mówi. Wszystkie stworzenia to jest takie pierwotne odczucie i to jest również takie pierwotne odczucie, które mają ludzie, które dzieci. Takie podstawowe odczucie, które istoty, które nas otaczają, posiadają również duszę. I to jest ta podstawowa religia niejako, również towarzysząca z antropologii. Z niej się, tak przynajmniej uważają niektórzy naukowcy, że to jest ta podstawa, z której wyłoniły się inne. Anima mundi, ciekawa historia. To już tak szybko i w skrócie, bo kończy nam się czas naszego dzisiejszego odcinka. Anima mundi jest taką duszą świata. Jest taką duszą świata, która, do której dobrze byłoby z powrotem wrócić, nie? Nawiązać kontakt. I o tym mówi
Ona jest, to jest ta idea, była obecna, alchemicy bardzo ciekawie rozwijali Anima Mundi. Ona też sięga z bardzo daleko, bardzo starożytnie. To też wynika, można ją wyciągnąć z animizmu bezpośrednio, czyli świat jako taki, czyli ta Gaja, nie? Ta teoria Gai. Jak łatwo przejść od teorii Gai do właśnie zrobić ten krok, który naukowców, niektórych naukowców przeraża, ale zrobić ten krok w stronę świadomości i powiedzieć tak, oczywiście, to przecież nie jest nic dziwnego i dlaczego miałaby Ziemia nie być świadoma? Dlaczego? Na jakiej podstawie w ogóle tak uważamy, że jesteśmy tylko my świadomi? Że co, że planety nie są świadome? Że Słońce nie jest świadome? Przecież dzieci rysują. Pierwsze, jak rysują słoneczko, to z uśmiechniętą buźką. Podstawowe odczucie. Dlaczego je wykluczamy? Wykluczamy je, bo to są jakieś zabobony, tak? Bo nie wypada się do tego przyznać. Właśnie na tej zasadzie takiej oświeceniowej nauki, tej podstawowej, nie? Tego źródła nauki oświeceniowej, tej racjonalnej nauki, która będzie walczyć z przesądami, z zabobonami, ponieważ co? Ponieważ prawda jest w materii. A świadomość, no właśnie, no i znowu mamy, ze świadomością lepiej się nie zajmować, nie? Mówią wtedy naukowcy. Panpsychizm jest niejako rozwinięciem, tylko takim bardziej filozoficzno-naukowym podejściem, który mówi mniej więcej to samo, nie? Czyli mamy panpsychizm, czyli psychika jest dostępna nie tylko nam, więc rozum i myślenie i świadomość jest nie tylko ludzkim fenomenem i śmieszy mnie, jak słyszę jakichś naukowców, którzy zastanawiają się nad tą, czy jesteśmy sami we wszechświecie czasem. Astronomowie i kosmologowie się zastanawiają, czy wreszcie zdobędziemy jakiś dowód na istnienie życia inteligentnego gdzieś w przestrzeni, bo cały czas pracujemy na takim, wywodzi się to właśnie z tego takiego bardzo zabawnego przekonania, że to tylko my jesteśmy takim świadomym bytem, a cała reszta to jest mechanistyczny materializm. Mechanizm skonstruowany z materii. Nie? Taki zegar. Nie? To jest ta idea takiego wszechświata jako zegara, nie? Która gdzieś wywodzi się od Kartezjusza, od tych początkowych, od tych założeń takiej nowożytnej nauki. Gdzie świat można było rozłożyć na części i zobaczyć, w jaki sposób jest skonstruowany. Natomiast panpsychizm mówi coś takiego, że świadomość jest dostępna innym istotom i za tym stoją te doświadczenia, głębokie doświadczenia, bezpośrednie doświadczenia wielu z nas, do których często nie wypada nam się przyznać w towarzystwie znajomych, że mieliśmy intuicję i poczucie, że roślina nam odpowiada, że roślina czuje naszą obecność, że zwierzęta to jest dosyć, do tego się jeszcze można przyznać bez konsekwencji, bo ludzie powszechnie rozmawiają z psami i z kotami swoimi i traktują ich jak ludzi. Natomiast też można tego, też często jest to wydrwiwane i są z tego żarty. A wszystko na to wskazuje, jak spojrzymy na to również z perspektywy neurobiologii, że tak naprawdę funkcjonowanie mózgu psa, czy szympansa, czy jakiegoś ptaka jest bardzo zbliżone do naszego funkcjonowania, więc dlaczego odbierać mu tą świadomość, nie? I samoświadomość. Tak samo z roślinami, nie? Czyli wszystkie istoty i dalej panpsychizm mówi, że wszystkie, nawet materia nieożywiona również posiada świadomość, nie? Ponieważ wszystkie twory, które się samoorganizują, zwróćcie uwagę na kryształy, nie? Kryształy mają przyjmują określoną formę, samoorganizują się. Jeżeli się samoorganizują, to wtedy posiadają świadomość. Więc nie mylmy tego na przykład z krzesłem, albo z butem, albo ze skarpetką, bo to są wytwory fabryczne.
One są złożone z części w fabryce, więc, nie, więc pan psychiści nie twierdzą, że skarpetka jest świadoma. Natomiast pierwiastki, które substancje chemiczne oraz pierwiastki, które tworzą gdzieś tą skarpetkę, mogą mieć formę świadomości swoją, odrębną. Tak jak formę świadomości może mieć i ma prawdopodobnie Ziemia jako planeta i ma również Słońce i tak dalej, i tak dalej. I można mówić o świadomości galaktycznej, świadomości wszechświata i być może w ogóle wszystko, co jest, to jest świadomość. A ze świadomości wyłania się rzeczywistość, ta, która nas otacza, materia. I to są koncepty, które istniały już w filozofii od dawna. Plotyn, neoplatończycy, szkoła neoplatońska. Plotyn, Walentyn, Gnoza. Mówili o czymś takim, że świat tworzy się właśnie emanuje z prajedni. I to są te najwyższe boskie wibracje niejako. Nie? I z nich kolejne emanacje spadają coraz niżej, aż dochodzą do takich ciężkich, najcięższych, najniższych wibracji i to jest materia. Ona zastyga niejako, nie? Tworzy się. Jest trwała, wyłania się z rzeczywistości psychicznej, z rzeczywistości duchowej. I to jest bardzo ciekawe. Zresztą to poniekąd znajduje potwierdzenie w najnowszych teoriach kosmologicznych. Skąd się wziął w ogóle wszechświat? Z niczego. Z pustki. Pam, nie? Powstał Big Bang, nie? Bo energia pola jest tak naładowana, jest w niej tak dużo. To jest bozon Higgsa, który został odkryty. Nie? To jest czarna materia, to jest czarna energia, o której mówią kosmolodzy i nie wiedzą, co to jest. A być może ta czarna, ten dark energy, to jest świadomość, która ogarnia wszystko, która wszystko przenika. To są bardzo ciekawe konsekwencje. Jeżeli w to wejdziemy tak na serio i zauważymy, i wtedy, bo w tym można znaleźć pewną pociechę, taką egzystencjalną nawet. Można się w tym dobrze odnaleźć, w tym obłędnym, zwariowanym kompletnie świecie, jaki nas otacza obecnie, materialistycznym, gdzie większość ludzi goni za korzyściami materialnymi. Można się w tym bardzo dobrze odnaleźć, ponieważ nawiązując poprzez głębokie doświadczenie kontakt z psychiką, z tą psychiką wszechświata, tą głęboką, boską, wszechświatową psychiką, znajdujemy bazę istnienia taką, że nie martwimy się nawet katastrofą klimatyczną. Nie ma się co martwić w takiej sytuacji tym, że topnieją lodowce, ponieważ to wszystko jest emanacją świadomości wszechświata, boskiej świadomości, można powiedzieć. Nie? I to są ciekawe tropy, które powodują, że nasze życie, które ten egzystencjalny problem naszego życia, bo ono i tak się skończy wcześniej czy później śmiercią naszą. I nieważne, czy to będzie śmierć w katastrofie klimatycznej, czy podczas uderzenia planetoidy, czy jakiejś komety, czy też to będzie naturalna śmierć staruszka, który umarł w swoim łóżku. I tak będzie koniec. I teraz wobec tego końca, to jest ta szkoła egzystencjalnej filozofii, która mówi, wobec tego końca powinniśmy znaleźć jakiś sens istnienia. Bardzo fajnie, bardzo dobrze i zdrowo można się znaleźć w rzeczywistości panpsychicznej, ponieważ jesteśmy częścią całości, nasza psyche jest częścią całości i wracamy niejako do jedni. Spinoza, o którym już wspomniałem, z tych filozofów znanych, którzy zajmowali się panpsychizmem, to od niego się wywodzi panteizm. On mówił, Bóg jest, natura jest Bogiem. I swoje główne dzieło, co ciekawe, swoje główne dzieło Spinozy jest zatytułowane Etyka. Więc dotyczy w ogóle istnienia, natomiast zatytułowane jest Etyka, co też nas bardzo ciekawie sprowadza do poziomu głębokiej ekologii Arninaesza i permakultury chociażby. Nie? Więc te wątki oczywiście one nie są bezpośrednio, ale to są pewne intuicje, które były zawarte w naszej kulturze już od dawna, które wskazują na pewne interpretacje, które mogą nam pomóc w istnieniu, w działaniu, w napędzaniu niejako do działania. Tym dobrą energią, którą się można dzielić. Nie?
nie zagarnianiem dla siebie, ale dzieleniem się dobrami. Rupert Sheldrake to jest z tych nowych i do niego was zachęcę, już nie będę o nim za dużo mówił, ale bo możecie go obejrzeć na YouTubie. On właśnie mówi bardzo ciekawy wykład Conscious Universe, czyli świadomy wszechświat. Pięknie o tym mówi. O idei panpsychizmu, jest naukowcem, biologiem, trzyma się zasad racjonalnych, dyskursu, jest takim dobrym akademikiem, więc dla wielu z was może być bardziej przekonujący niż ja w tym momencie, w tym temacie. Wiele doświadczeń nad zjawiskami, nad komunikacją pomiędzy zwierzętami, roślinami, bardzo ciekawe wątki. I co? No i chociażby to, co od niego usłyszałem i jakoś mnie tam podoba mi się to jego stwierdzenie, że właśnie odnośnie świadomości Słońca, że dlaczego mielibyśmy uważać, że Słońce nie jest świadome? I jest, oczywiście, że jest świadome, a to, że nas do tej pory nie zdmuchnęło naszej cywilizacji z powierzchni Ziemi, bo pewnie Ziemia już się nieraz poskarżyła Słońcu na ten gatunek Homo sapiens, na tą dziwną istotę, która tak dewastuje środowisko. Słońce jest dla nas ciągle wyrozumiałe dlatego, że jest wielu joginów, to jest piękne, ja wiem, że z tego można się nieźle pośmiać, ale może w tym jest jakiś sens. Są jogini, którzy na serio robią codziennie powitanie Słońca, Surya Namaskar, i proszą Słońce o wyrozumiałość wobec tych wszystkich nadużyć naszej rasy. Więc kiedy usłyszałem to od Sheldrake'a, to mnie zatkało, ponieważ dotknęło pewnej głębokiej intuicji, którą bałem się wyrazić przed samym sobą. Ale dlaczego właśnie się bać? Nie? To jest właśnie to, o czym mówi głęboka ekologia, głębokie doświadczenia, głębokie intuicje. Należy się nimi dzielić, nie należy się ich bać, bo często wskazują dobrą drogę. To o świadomości i naszym miejscu. Zbliżamy się do końca naszej intergalaktycznej wycieczki panpsychicznej i wracamy oczywiście na Ziemię, wracamy na nasze miejsce, jesteśmy częściami całości. Już wam o tym powiedziałem, bo miałem powiedzieć teraz, że jest to bardzo tak naprawdę panpsychizm i to, do czego was zachęcam. Głęboka ekologia, głębokie doświadczenie, łączenie się z innymi istotami jest bardzo, poprawia nam nastrój w obecnych czasach. Nie? Już to powtarzam, bo już o tym mówiłem. Jest na poziomie egzystencjalnym, jest bardzo ciekawą propozycją. Nie bójmy się tego. Idźmy w tą stronę. Jest to związane z naszym rozwojem duchowym również. Nie? To jest to, o czym mówi permakultura również na poziomie projektowania ekosystemów. Jeżeli chcemy projektować sensownie i w zgodzie z naturą, to powinniśmy uporządkować nasze wnętrze. Czyli skupić się również na tym, co jest w nas, stąd praktyki duchowe, medytacja, są różne formy, jest ich wiele, z pewnością każdy powinien poszukać takiej, która będzie najlepiej odpowiadać waszym, twoim oczekiwaniom. Ja na jednym, być może na ostatnim, chyba na ostatnim spotkaniu mam zamiar podzielić się z wami doświadczeniami mojej praktyki, w jaki sposób ja praktykuję głęboką ekologię i porządkowanie również wnętrza swojego i w jaki sposób to pomaga mi funkcjonować również w tej szalonej rzeczywistości społeczno-politycznej w naszym kraju, chociażby i w ogóle na świecie. Więc to jest dobra nowina, którą się z wami dzielę. To jest właśnie to, że nie trzeba się martwić, nawet nie trzeba się martwić nawet kryzysem klimatycznym, jeżeli wchodzimy na głęboki poziom panpsychiczny i głębokiego odczuwania, co nie zwalnia nas od działania w dobrą stronę, ponieważ mamy tutaj do spełnienia pewną rolę. W tej całej historii, tej układanki, jesteśmy tutaj po coś. Jesteśmy nie tylko po to, żeby robić porządek na świecie, ale jesteśmy również po to, żeby zrobić porządek w sobie. I o tym jest głęboka ekologia. Nie tylko o trosce o środowisko, ale również jest o trosce o ludzi. I patrzcie, tutaj wracam do zasad
etycznych permakultury, że troska o ludzi to jest również troska o mnie, bo też jestem człowiekiem, i dzielenie się dobrami, czyli zachęta do działania, tak żeby inni również poczuli to dobro głębokiej ekologii, dobro życia w zgodzie z naturą, w naszym miejscu, w ogrodzie, permakulturowym ogrodzie rajskim, do którego was zaproszę w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu na kolejnym spotkaniu naszym opowiem wam więcej o ogrodzie Gai na Podlesiu, z którego z domku w tym ogrodzie właśnie nadaję ten odcinek. Więc zaproszę was i pokażę wam trochę, w jaki sposób pracuję tutaj i jakie mam pomysły na rozwój tego miejsca, co wcale nie znaczy, że się to wydarzy, bo jestem bardzo delikatny w postępowaniu i czekam, co mi to miejsce powie. I na przykład zauważam, że ostatnio nie jestem do końca przekonany, czy chcę tutaj zapraszać jakieś duże grupy ludzi, ponieważ mam tutaj rodzinę Bażantów, która się bardzo dobrze czuje w ogrodzie, a może ten ogród powinien być dla Bażantów, a nie dla ludzi. A może się uda połączyć jakoś te elementy i udostępnić ten ogród również nam, w trosce również o te ptaki, które tutaj znajdują schronienie przed strzelającymi do nich myśliwymi. Więc rozwój ogrodu, miejsca na ziemi jako ogrodu, to będzie temat następnego spotkania. Wyświetliłem wam tutaj na ekranie program naszego seminarium, tak mniej więcej, bo nie jestem, znaczy zachowuję sobie prawo zmiany trochę punktów i być może czasem popłynę w jakąś dygresję, która spowoduje, że nie będę w stanie skończyć tematu obiecanego, ale wtedy do niego prawdopodobnie wrócę na następnym spotkaniu. Więc będzie o drugie spotkanie o ogrodzie, trzecie o domu i o minimalizmie. Powiem wam może, pokażę wam domek, z którego nadaję, bo to była ciekawa przygoda również pracy i wiesz, rozwojowa, również pracy ze sobą i z innymi ludźmi, którzy mi też pomagali przy tym, próby osadzenia się w danym miejscu, ale będzie też o mieszkaniu w mieście, bo można realizować te zasady permakultury i etyki, mieszkając również w mieście. Będzie na kolejnym spotkaniu będzie o podstawowej naszej potrzebie, o jedzeniu. Więc chętnie wam powiem trochę o jedzeniu, o permakulturowych strategiach dla rolnictwa, bo nie zapominajmy o tym, że permakultura jest jednak praktyczną filozofią, która wyrosła z rolnictwa i zajmuje się przede wszystkim jedzeniem, dostępem do jedzenia. Na piątym będzie o wodzie. Nie zapominajcie o tym, że będziemy to omawiać w kontekście panpsychizmu chociażby, więc chętnie się podzielę z wami również moimi głębokimi doświadczeniami, które miałem z wodą, ze świadomością wody. Kolejne będzie o roślinach, niezwykle ciekawych istotach. Uwielbiam temat świadomości roślin. Kolejne będzie o zwierzętach, współpracy, o emocjach, o nas, bo też jesteśmy zwierzętami i rządzą nami emocje tak jak zwierzętami, instynkty. I stąd będzie, o czym już wspomniałem, powiedziałem wcześniej, będzie może też o pracy nad sobą, nad emocjami, w jaki sposób można pracować w ogrodzie i z innymi istotami, mam na myśli rośliny, zwierzęta, po to, żeby się odnaleźć lepiej w środowisku i uzdrowić niejako naszą odklejoną od rzeczywistości duszę, umożliwić jej powrót w harmonię współistnienia i współgrania z innymi organizmami. To będzie tak zwana egoekologia. Agrojoga to jest taki żart, ale całkiem na serio, bo nasze ciało oczywiście jest tym materialnym wymiarem, który posiadamy i który jest niezwykle istotny. I jak niektóre terapie, czy tam psychoanaliza wskazała wcześniej, że pewne traumy są zapisywane w naszym ciele,
Więc praca z ciałem w naszym ogrodzie jest w kontekście permakultury jest również warta rozważenia. Stąd tak mniej więcej w skrócie program naszego seminarium. Skończyłem na dzisiaj. Otworzę czat. Jeżeli macie jakieś pytania, widzę tutaj pytanie. Dziękujemy za wspaniały. O, dziękuję, dziękuję. Podaj proszę ciekawe tytuły książek, z którymi powinniśmy się zapoznać. Dziękuję na dziś. Będę podawał, coś powrzucam na grupę facebookową, parę tytułów. Jakieś pytania? Jeśli nie, to kończymy i zapraszam Was na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Widzę, że jakoś nie grupa osób, która była, nie skurczyła się zanadto w trakcie, więc to znaczy, że nie było najgorzej. Taki znak dla mnie. I będziemy kontynuować tą historię, tą przygodę. Myślę, że jest to bardzo ważny temat i dzielenie się właśnie pewnymi przemyśleniami na ten temat, a zarazem tą dobrą nowiną, nie? To jest taka pocieszające, wiesz, bardzo, jak mi to ostatnio koleżanka powiedziała przez telefon, kiedy mówiłem jej o panpsychizmie, tak stwierdziła, pocieszające to. No właśnie, więc pocieszajmy się takimi wariantami rzeczywistości, bo one istniały od dawna. Nie wiem, dlaczego nie są na pierwszym miejscu w dziennikach telewizyjnych. Domyślam się, dlaczego tak jest. I widzę, że tutaj podziękowania sypią się od Was. Bardzo jest mi miło. Dziękuję Wam bardzo. Gardło sobie trochę zdarłem, ale teraz będę się leczył herbatką. Dzięki wielkie, dzięki. Kiedy mi się zdarza popłynąć z tematem w niezamierzony kierunek. O właśnie, no to jestem mistrzem dygresji. Więc coraz częściej lubię prowadzić zajęcia bez prezentacji przygotowanych, bo te prezentacje to mnie wybijają z rytmu, bo mam jakiś następny rysunek, jakiś tekst, do którego mam nawiązać, a przecież można byłoby tak wygodnie sobie płynąć, nie? Tyle, że tą formę też trzeba jakąś taką konkretną nadawać i pewne treści. Chciałem się podzielić z Wami pewną ilością treści, konkretnych treści, które uważałem za istotne jako punkt wyjścia do głębszego namysłu nad permakulturą. I może o tym zapomniałem powiedzieć na samym starcie, więc powiem to na koniec, że bardzo lubię permakulturę. Permakultura jest dla mnie formą integracji na wielu poziomach, również integracji na poziomie duchowym, psychicznym, o czym powiedziałem, mówiłem na koniec. Natomiast martwi mnie trochę czasem to, jak widzę rozwój permakultury i to, że niektórzy permakulturyści unikają tego tematu, tego duchowego tematu, upierając się przy naukowości permakultury. Boli mnie to trochę i niepokoi, ponieważ bardzo łatwo w takim wymiarze okrojonym permakultury do wymiaru metody, techniki, wiedzy płynącej z doświadczenia z empirii, bardzo łatwo zmienić permakulturę w kolejny sposób zarabiania kasy na środowisku, tylko taki trochę bardziej ekologiczny. A to nie o to chodzi, bo być może chodzi o to, żeby przestać działać. I to jest trochę tak jak w filozofii dalekowschodniej, w taoizmie, takie działanie bez działania, wu wei. I być może o to chodzi w głębi permakultury, co jest widoczne u Masanobu Fukuoka, jednego z prekursorów permakultury, którego wyjątkowo cenię i szanuję, właśnie ten element wu wei, tego niedziałania. Stąd zaproponował rezygnację z orki, z przekopywania, bo po co to robić, kiedy można tego nie robić? Proste. Zasada wu wei taoistyczna wyłoniła się w filozofii, w podejściu, w metodzie Masanobu Fukuoki. W tą stronę
czuję, oczywiście nie chcę też narzucać takiej interpretacji, bo wiemy o tym, że są inni, permakultura jest żywa i permakultura podlega w ten sposób interpretacjom i są tacy, którzy będą jednak udowadniać, że da się zarobić na permakulturze i cenię ich za to i szanuję, ale moim zdaniem nie chodzi o to, żeby zarabiać. Dzięki. Cieszę się, właśnie nie chodzi o to, żeby zarabiać, stąd seminarium jest wstęp wolny na seminarium, ale oczywiście proszę Was o wpłaty i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy już wpłacili kasę na bilety, za bilety, bo w ten sposób byłem w stanie zapłacić za Zooma. I spróbuję zapłacić za światłowód, który poważnie na tą moją wieś do sąsiada ostatnio pociągnęli. Więc spróbuję, żeby zrobili jeszcze parę metrów i żeby ten światłowód dotarł do mnie, bo wtedy nie będę miał niepokoju, że zerwie się z Wami kontakt w trakcie. Dzięki jeszcze raz. Chyba się wyłączam, żeby już Was nie męczyć. Zapraszam za tydzień. Będzie bardzo fajnie. My schodzimy na ziemię i mówimy o ogrodzie Gai na Podlesiu.